Trwamy w rozważaniu męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w tym roku czynimy to w oparciu o 7 grzechów głównych. Tydzień temu patrzyliśmy na pychę Piotra. I dzisiaj chcę wspólnie razem z Wami zatrzymać się nad kolejnymi 2 grzechami głównymi, a mianowicie grzechem chciwości i grzechem zazdrości. Urodził się jako dziecko żebraków. Nie miał delikatnych pieluszek, haftowanych kaftaników. Nie miał łóżeczka z falbankowym baldachimem. Na jego cześć nie wznoszono toastów szampana, nie robiono mu pamiątkowych fotografii. Narodził się długo oczekiwany Mesjasz, król. Nie mówiły o tym żadne media, nie pisały o tym żadne gazety, a on się narodził. Nie potrzebował żadnego rozgłosu. I zamiast tego wszystkiego był nędzny i twardy żółb. O jego narodzeniu dowiedzieli się nie pierwsi uczeni w piśmie, czyli wielcy tego świata, ale dowiedzieli się ubodzy pasterze, ludzie, którzy należeli do marginesu społecznego. Przyszedł ubogi do ubogich. Ale jednak, czy faktycznie nasze ubóstwo jest na wzór naszego Mesjasza? Opowiadają, że kiedy Bramante ukończył plan Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, polecił swojemu synowi, aby doręczył go ówczesnemu papieżowi Juliuszowi II. I papież, zachwycony projektem bazyliki, otworzył kasetę z pieniędzmi i powiedział do chłopca: weź tyle pieniędzy, ile zdołasz nabrać swoją rączką. I chłopiec zapytał: Ojcze Święty, czy tylko jedną rączką? I papież z uśmiechem dodał: tak, tylko jedną. I wtedy dziecko pomyślało, popatrzyło na swoją małą rączkę, a potem na dużą męską dłoń papieża i powiedziało: Ojcze Święty, w takim razie sięgnij ty. Ty masz większą dłoń. Więcej się tam zmieści. Bracie i siostro, to dawne opowiadanie, może już przez niektórych może słyszane, opisuje pragnienie dzieciństwa, które drzemie chyba w każdym człowieku, a które sprowadza się tylko i wyłącznie do jednego. Chce mieć więcej. Pragniemy więcej zdrowia, pragniemy więcej przyjemności, chcemy więcej odpoczynku, pieniędzy, chcemy więcej sławy, nagród. I tych ludzkich pragnień jest bardzo wiele. Dlatego też te nasze pragnienia oparte są bardzo często na 2 grzechach. Grzechu chciwości i grzechu zazdrości. Święty Franciszek Salezy mówił, że bogactwo podobne jest do trucizny. Choć w sobie samym niebezpieczne jest, to jednak może być użyte do dobrego celu. I chyba nie trudno dostrzec grzechu chciwości w męce Chrystusa. Nie trudno zauważyć zaślepionego Judasza. Przywołując jednak jego postać, nie czynię to, żeby go oceniać, pogardzać nim, ale czynię to po to, by przestrzec samego siebie i każdego z was przed chciwością. Zauważmy, że dramat Judasza, zatwardziałość jego serca rodziła się powoli. Zaczęło się od tego, że był nieuczciwy. Jak podaje nam ewangelista, był złodziejem. Wszystko przeliczał, wszystko kalkulował, ale zawsze tak, żeby wypadało dla niego jak najlepiej. I pamiętamy scenę z kart Ewangelii, gdy kobieta namaszczała Jezusa drogocennym olejkiem. I wtedy Jezus od razu obliczył, że lepiej by było, Judasz od razu obliczył, że lepiej by było sprzedać olejek, aniżeli go tak marnować. I Judasz powiedział: czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim?
Powiedział zaś to nie dlatego, jako dbałby o biednych, ale ponieważ był złodziejem i miał trzos, wykradał to, co składano, podaje nam święty Jan Ewangelista. I widzimy zatem, że Judasz swoją chciwością ukrywał się za troską o ubogich, za troską o biednych. Ale pamiętajmy o jednym. On nie urodził się złodziejem. Trudno nawet sobie wyobrazić, że od początku powołania na apostoła Judasz był złodziejem. Stawał się nim bardzo powoli, bardzo sprytnie. I potem zaczął szukać sposobności, aby wydać Jezusa. I pewnie ledwo zauważył, co Pan Jezus mówił podczas ostatniej wieczerzy. Bardziej go pewnie pochłaniała machinacja zmierzająca do wydania Zbawiciela. Co więcej, nawet nic sobie nie rodził ze słów Jezusa. Lepiej by było dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Judaszu, nigdy nie przygotował tak starannej zasadzki, jak uczyniłeś to ty. Judaszu, nigdy nie byłeś tak czujny, jak podczas tej długiej nocy. Wszyscy apostołowie zasnęli, ale ty, Judaszu, nie śpisz. Człowiek chciwy na grosz jest zaślepiony w samego siebie. Widzi tylko jedno. Widzi pieniądze, przelicza, kombinuje. Widzi tylko, żeby mieć jak najwięcej, żeby tylko mieć. Ale żeby mieć kosztem nie swoim, ale kosztem drugiego człowieka. Zakłada sobie, ja to muszę mieć. Nie pomyliłeś się, Judaszu, sądząc, że Jezus przyjdzie do ogrodu się modlić. Jezus tam jest. I oto mamy jedyną okazję, by zobaczyć Cię idącego na czele. Zawsze, Judaszu, chodziłeś wmieszany w grupę ludzi. Byłeś zawsze okryty anonimowością. Ty ostatni z listy apostołów. Teraz idziesz jako pierwszy. A może to wcale nie dla pieniędzy Judasz wydał mistrza? Może to wszystko zrobił przez chorobliwą zazdrość? Może Judasz chciał być pierwszy? Chciał mieć wysoką pozycję wśród apostołów? Chciał zastąpić Piotra? Albo przynajmniej umiłowanego ucznia Jana? Jesteś, Judaszu, bardzo ostrożny. Nawet dałeś żołnierzowi znak rozpoznawczy. Ten, którego pocałuje, to on. Ale po co to wszystko? Po co, Judaszu, tyle ostrożności? Przecież byłeś z Jezusem 3 lata i dobrze wiesz, że jeżeli Bóg zechce, wyrwą się z ziemi wszystkie drzewa z ogrodu Getsemanii. Ten Bóg, gdyby chciał, może uciec przed Twoim podstępem, ale On nie chce. On chce poddać się temu, co zaplanowałeś. Jezus z własnej woli pozwala się pojmać. Ale Ty, Judaszu, pozostaniesz sam ze swoją nocą, ze swoimi marnymi srebrnikami, ze swoimi demonami, ze swoim grzechem chciwości. A przecież 3 lata temu Jezus powołał Cię tak jak pozostałych apostołów. Powiedział do Ciebie, pójdź za Mną. Ty poszedłeś, ale jaka wizytówka po Tobie zostanie? Co się stało, że teraz Go wydajesz w ręce tych, którzy Go zabiją? Twoja chciwość, Judaszu? Twoja chorobliwa zazdrość? Wiem, że bardzo łatwo można mówić, co powinien był wtedy zrobić Judasz. Ale cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to nie zmieni faktu, że sprzedał swojego mistrza. Sprzedał swojego nauczyciela za 30 srebrników. A zapytajmy się siebie samego szczerze, w ciszy swojego serca. Za ile my sprzedajemy Chrystusa? Może za cenę stanowiska? Może za cenę autorytetu? Może za cenę dobrego imienia? Może za awans? Może za spokój? Za co jeszcze sprzedajemy Chrystusa? Czego łaknie moje serce? Jak to jest z nami? Czy nasze serce pragnie tych marnych 30 srebrników?
Mówią, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I chyba patrząc na dzisiejszy świat, można pokusić się o stwierdzenie, że pragnienie pieniądza rośnie wraz z jego częstym i większym wpływem na konto. I w umyśle współczesnego człowieka chyba ciągle tkwi przekonanie, że prawda, pieniądze szczęścia nie dają, ale w szczęściu pomagają. A przecież kiedyś, drogi przyjacielu, i ta noc zapadnie dla ciebie i dla mnie. Zapadnie noc dla naszej duszy. I w myśl Ewangelii, głupcze jeszcze tej nocy, a wówczas co pozostanie? Co zostawisz swoim bliskim? Co zostawisz swoim sąsiadom? Co zostawisz swoim znajomym, społeczeństwu? Pieniądze? Owszem, przydadzą się. Ale co ponadto? Zostawisz swoje tytuły? Co mi po twoich tytułach? Ale co jeszcze pozostanie? Wspomnienie? O tak, piękne wspomnienie. Ale jakie? Przykład życiowy? Jaki? Człowieka który pożąda chciwości, zazdrości, który tylko chce wszystko mieć? A co powiesz na Bożym Sądzie, gdy zapytają o twoją miłość do Pana Boga i do drugiego człowieka? Co powiesz, gdy zapytają cię o sakramenty, o modlitwę? Co powiesz o udziale w niedzielnej mszy świętej, o znajomości przykazań Bożych, o podstawowych prawdach wiary? Co wtedy zrobisz? Sięgniesz bezczelnie, z kpiącym uśmiechem do kieszeni, wyjmiesz gruby portfel i powiesz, ile to kosztuje, bo cena nie gra roli? Może zechcesz polecić swojej sekretarce, by odpowiedziała w twoim imieniu, bo ty się nie będziesz kalał, żeby komuś takie rzeczy odpowiadać? Może zechcesz kazać jej, by zatelefonowała do ważnej osobistości, z którą kiedyś piłeś kawę i nie tylko, robiłeś interesy, by zaświadczono, że z tobą trzeba się liczyć, że jesteś wielki, jesteś doskonały, jesteś piękny. Ale to wszystko można tu na ziemi. Zbawienia się nie kupi. Możesz dawać miliony pieniędzy, możesz dawać miliony złotych, ale tam się to nie liczy. Liczy się twoje wnętrze. Liczy się twoje serce. Jaki jesteś dla drugiego człowieka. Jaki jesteś w relacjach do Pana Boga. I może słuchając tego kazania powiesz, głupoty ksiądz opowiada, przecież ja ledwo wiążę koniec z końcem. Żyję ledwo od wypłaty do wypłaty. Rachunki trzeba zapłacić. Mam niezrealizowane recepty. Owszem, w tym wszystkim może masz rację. I pewnie z podobnymi problemami boryka się już nie jedna rodzina tutaj w Polsce. Ale przypomnijmy sobie ewangeliczną ubogą wdowę. Ona też nic nie miała. Pozostawiła tylko po sobie jeden grosz. Ale zrobiła to z sercem. Nie z wyrzutu. Z sercem. Dała to, co miała najcenniejszego. Pewien ubogi człowiek, chcąc zarobić kilka groszy, zamierzał wejść na drzewo, aby wybrać jajka z ptasiego gniazda, a następnie, żeby je spieniężyć. Miał jednak obawę w sercu, bo pień był bardzo wysoki, on już nie był młodego wieku. Dlatego zaczął wzywać wstawiennictwa świętego Antoniego i obiecywać, że jeżeli mu się to uda i sprzeda te owe jajka, to za połowę zdobytej sumy kupi 3 świece, które zapali przy figurze świętego orędownika. I kiedy zaczął swoją wspinaczkę, zobaczył, że przychodzi mu to z ogromną łatwością. Bardzo go to ucieszyło, lecz kiedy już pokonał połowę drogi, pomyślał sobie, 2 świece z pewnością świętemu wystarczą. A gdy przebył jeszcze następną ćwiartkę drogi, zrodziła mu się takie myśl, przecież to jest łatwiejsze niż przypuszczałem. Ale skoro już świętemu obiecałem, to jedną świecę zapalę. Ale kiedy był już u szczytu
I wyciągnął ręce po jajka, to rozważał w swoim sercu. Na nic mi była ta pomoc świętego. Tyle się sam natrudziłem, on mi w niczym nie pomógł. Pieniędzy z tego wielkich miał nie będę. W takim razie pozdrowię świętego i na tym to wystarczy. I w tym momencie gałąź się ułamała. Spadł na ziemię z wielkim hukiem. Nie wiedział, co miał wtedy zrobić. Święty Paweł mówi nam, cóż masz, pyta święty Paweł, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymał, to czemu się chełpisz tym, jakbyś nie otrzymał? A może wydaje się nam, że inni otrzymali wspaniałe rzeczy. Wszyscy inni mają wszystko, ale ja tego nie mam. Mówiąc o grzechu zazdrości, nie trudno doszukać się jej w uczonych w piśmie. Święty Mateusz notuje, że Piłat wiedział, iż przez zawiść go wydali. A jak jest z nami? Jak jest z nami pobożnymi, poprawnymi katolikami? Czy nie zdarza się nam czasami ulegać pokusie zazdrości? Czy nie patrzymy czasem zawistnym okiem na tego, który ma coś lepszego, droższego? Czy nie zazdrościmy drugiej osobie tego, że jest bliżej Pana Boga? Otóż zazdrość jest bardzo głupią wadą, która siada w kącie i płacze tylko dlatego, że komuś dzieje się coś lepiej niż mi. Kiedyś nawet słyszałem takie powiedzenie, u sąsiada jest trawa zawsze bardziej zielona niż u mnie. Jest to nonsens. Zazdrość jest jak nowotwór. Ona atakuje ludzkie serce od środka. Wszystko harmonijnie zbudowane, ręce, pięść, brzuch, głowa na swoim miejscu, ale wszystkie te dary zjadane są przez zazdrość. Ona niszczy wszystko od środka. W jednej z anegdot znajduje się takie opowiadanie. Dwóch biznesmenów ciągle ze sobą rywalizowało. Gdy jeden z nich kupił komputer, drugi natychmiast kupił dwa. Gdy jeden z nich kupił nowy samochód, drugi kupił dwa nowe samochody. Gdy jeden z nich wybudował potężny magazyn, drugi zrewanżował się tym, że wybudował dwa nowe. I pewnej nocy jednemu z nich objawił się we śnie anioł i zaproponował mu coś innego. Poproś o cokolwiek, a to ci się spełni. Ale jak to jest pośród was dwóch rywali, drugi otrzyma podwójnie. Jeśli poprosisz o $1 000 000, drugi otrzyma 2 000 000. I biznesmen całą noc nie mógł spać. Całą noc myślał, co to zrobić, żeby tamten nic nie otrzymał, a on, żeby był zadowolony i szczęśliwy. I próbował znaleźć najlepsze rozwiązanie. I następnej nocy, gdy ponownie anioł mu się objawił podczas snu, i wtedy biznesmen wyraził swoje życzenie. Uczyń mnie ślepym na jedno oko. Musimy wiedzieć, że zazdrość jest jednym z głupszych grzechów. Nie tylko, że oddala nas od Pana Boga, ale także często spędza nam sen z powiek. Co więcej, zazdrość to chyba najgłupszy grzech, jaki człowiek popełnia. Nic zazdrość nam nie daje, ale spowiadać się z niego trzeba. Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś na jednym kazaniu opowiadał taką historię o swoim koledze i mówił o nim w następujący sposób. Kupiłem kiedyś sobie swojego małego maluszka. I byłem najszczęśliwszym facetem pod słońcem. Miałem swój upragniony samochód. Ale kiedy mój sąsiad, rówieśnik, otrzymał od rodziców z Afriko 5-letnią BMW-cę, przestał mnie cieszyć mój sympatyczny kaszlak. Co więcej, zacząłem kombinować dniem i nocą, jak zdobyć pieniądze, by kupić coś lepszego. Ale kiedy sąsiad wskutek złej pogody rozbił swoje cudo, to nagle powróciła radość i nawet mój stary maluch ponownie zaczął mi się podobać.
I zobaczmy, do czego nas prowadzi zazdrość. Do myślenia nad tym, żeby mieć coś lepszego niż inni. I myślę, że moglibyśmy tych przykładów jeszcze mnożyć dużo więcej. Nie potrafimy się cieszyć udaną pracą dyplomową kolegi ze studiów albo wygraną w totolotka swoich znajomych. Pozostaje wtedy tylko gorzko skwitować: głupi to ma zawsze szczęście. Głupi, a jednak częsty i ciągle powtarzający się grzech zazdrości. Wszyscy jesteśmy dotknięci zazdrością w większym lub mniejszym stopniu, bo taka jest natura człowieka, która zawsze jest nienasycona, która zawsze jest niespokojna, ciągle chce mieć czegoś więcej kosztem innych rzeczy. No dobrze, ale jak mamy się leczyć z zazdrości i chciwości? Możemy leczyć się tylko dobrem. Może zachęcisz drugiego człowieka do dobra i przede wszystkim dziękuj Panu Bogu za to, co masz. Dziękuj Panu Bogu za to, co posiadasz i nie zazdrość innym niczego. Staraj się dzielić, niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa, bo radosnego dawcę Bóg błogosławi. I w końcu odcinaj to wszystko, co jest dla Ciebie powodem grzechu. Bo lepiej być ułomnym, ale jednookim i radosnym, wejść do Królestwa Bożego, aniżeli tu szczęśliwym na ziemi. Czyń wszystko dla Jezusa Chrystusa. Pamiętaj jedno, to życie kiedyś się skończy, ale nadejdzie wieczność. Głupcze, jeszcze tej nocy może być zażądana Twoja dusza. Święty Boże, święty mocny.